Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania się z Państwem, przynajmniej w tej wirtualnej formie. Pozdrawiając Państwa z Brukseli, z Biura Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Nazywam się Wojciech Wiwirowski, jestem zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Zanim objąłem tę funkcję w instytucjach unijnych, sprawowałem funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polsce. I zostałem poproszony przez organizatorów tej konferencji, przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego do przekazania Państwu kilku uwag dotyczących sytuacji inspektora ochrony danych, czyli dawnego administratora bezpieczeństwa informacji, bądź jak mówi o tym angielski tekst rozporządzenia unijnego, rozporządzenia, które w Polsce skracane jest jako RODO, Data Protection Officer. Będę używał tych sformułowań zamiennie, choć oczywiście będę się starał odwoływać przede wszystkim do sformułowania inspektor ochrony danych, zdając sobie jednak sprawę z tego, że jest to pojęcie nowe, do którego nie wszyscy zdążyli się jeszcze przyzwyczaić, a jednocześnie podkreślając, że dawny administrator bezpieczeństwa informacji jest w nowym rozporządzeniu o ochronie danych zastępowany wprost przez inspektora ochrony danych. Europejski Inspektor Ochrony Danych jest natomiast instytucją kontrolną, jest instytucją o charakterze nadzorczym, odpowiednikiem polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych, a wedle przyszłego rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych, zajmującym się kontrolą tego, w jaki sposób przestrzegane są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w instytucjach unijnych, w instytucjach, w różnego rodzaju ciałach, w różnego rodzaju agencjach, które tworzą ten balon unijny. Nie jest w żaden sposób postawiony ponad organami krajowymi, czyli polski prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie organem niezależnym, organem w całości posiadającym jurysdykcję na terenie Rzeczpospolitej. Natomiast Europejski Inspektor Ochrony Danych zajmuje się tylko instytucjami unijnymi, czyli w Polsce właściwie jedyną wyspą, którą możemy potraktować jako wyspę jurysdykcji Europejskiego Inspektora, jest agencja Frontex, która ma swoją siedzibę w Warszawie. Stąd też, proszę Państwa, nie będę odwoływał się wprost do tego, jakie rozwiązania są wprowadzane przez polską nową ustawę o ochronie danych osobowych, w tym znaczeniu, że nie będę jej oceniał. Zresztą w momencie, kiedy nagrywam to wystąpienie, nie znamy jeszcze ostatecznego tekstu. Tekst jest cały czas rozważany przez Sejm. Cały czas nie został w całości przyjęty. Natomiast pozwolę sobie odwołać się do tego, co zadecydowano na poziomie międzynarodowym oraz do opinii grupy artykułu 29, to jest grupa robocza, która zrzesza wszystkich rzeczników ochrony danych w krajach Unii Europejskiej, oraz przedstawię Państwu doświadczenia, i to jest chyba najważniejsza część tego, o czym będziemy mówili, doświadczenia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z inspektorami, którzy znajdują się w instytucjach unijnych. Ponieważ konferencja Państwa dotyczy wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym w instytucjach publicznych, to doświadczenie nasze już kilkunastoletnie, jeżeli chodzi o stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w instytucjach unijnych, które są również instytucjami publicznymi, może być tutaj dość prosto przekładalne. Szczególnie, że obecne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które wchodzi w pełni w życie, właściwie tak naprawdę zaczyna być stosowane od 25 maja 2018 roku, jest w zakresie obowiązków, uprawnień oraz konstrukcji inspektora ochrony danych w dużej mierze oparte na wcześniej obowiązujących przepisach dotyczących właśnie instytucji unijnych. Wyznaczenie inspektora ochrony danych bywa obowiązkowe, bywa możliwością pozostawioną administratorowi, czyli temu, kogo angielski tekst rozporządzenia nazywa kontrolerem, w Polsce administratorem. Jest więc to albo obowiązek, albo prawo. W przypadku instytucji publicznych nie pozostawiono jednak żadnych wątpliwości. Jest tutaj obowiązek. Oczywiście pozostaje pytanie, co jest instytucją publiczną. Na to pytanie próbuje odpowiedzieć projekt polskiej ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do Polski. Ja przyjmę proste założenie na potrzeby tego wykładu, że wszystkie instytucje, wszystkie podmioty, które są obecne na sali, należą właśnie do tej grupy, która musi wyznaczyć inspektora ochrony danych, choć, jak przewiduje to tak rozporządzenie, jak i polskie przepisy dotyczące tego, nie musi
musi być to sytuacja, w której istnieje inspektor ochrony danych dla tej konkretnej instytucji. Może być jeden inspektor ochrony danych, który powołany jest dla więcej niż jednej instytucji, dla więcej niż jednego podmiotu, który traktowany jest jako administrator danych. Polskie przepisy wprowadzają stosunkowo niewiele odmienności od rozwiązania znajdującego się w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, czyli w tak zwanym RODO. Przewidziano w tym rozporządzeniu, że inspektor ochrony danych będzie przede wszystkim przedstawicielem, przede wszystkim podmiotem związanym z administratorem. Proszę nigdy nie traktować inspektora ochrony danych jako zewnętrznego szpiega, który patrzy na to, w jaki sposób działa instytucja, w jaki sposób działa administrator. Inspektor ochrony danych jest podmiotem wewnętrznym. Szczególnie w instytucjach publicznych jest to istotne. Czy musi być to osoba, która jest zatrudniona w instytucji? Nie ma takiego wymogu wprost. Może być to podmiot z zewnątrz, może być to podmiot wynajęty do tego rodzaju działalności, bądź podmiot zatrudniony u innego podmiotu publicznego, z którym współpracujemy, bądź z którego doświadczeń chcemy korzystać. Natomiast prawdą jest, że w większości przypadków instytucji publicznej, szczególnie instytucji publicznych w Polsce, będzie to zapewne osoba, która w ten czy w inny sposób jest zatrudniona, bądź pozostaje w stałym kontraktowym związku z instytucją publiczną. Czyli nie mamy tutaj obowiązku korzystania z własnych pracowników, a musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku niektórych z pracowników możemy mieć do czynienia z konfliktem interesów. Bardzo częstą sytuacją, która do tej pory spotykana była w przypadku administratora bezpieczeństwa informacji, było to, że w instytucji publicznej osobą odpowiedzialną za wypełnienie roli administratora bezpieczeństwa informacji był albo główny prawnik zajmujący się wdrażaniem przepisów prawnych w instytucji, albo informatyk zajmujący się na co dzień działaniem systemów informacyjnych w podmiocie. W obu tych przypadkach możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której codzienna działalność takiego podmiotu wyklucza możliwość sprawowania funkcji inspektora ochrony danych. Z tego powodu, że jego praca polegałaby tak naprawdę na ocenie własnej działalności. Na ocenie własnej działalności w innej pozycji niż ta, która przypisana jest inspektorowi ochrony danych. Czy musi być to osoba, która jest zatrudniona na pełnym etacie? Nie ma odpowiedzi na takie pytanie. Z tego powodu, że zależy to od konstrukcji samego urzędu, wielkości podmiotu publicznego, liczby operacji, która jest wykonywana, skomplikowania systemów informacyjnych, skomplikowania również systemu prawnego, w którym działa dany podmiot publiczny. Poza tym oczywiście nie jest wykluczone i zapewne będzie tak w wielu instytucjach publicznych, również w Polsce, że tak naprawdę funkcja inspektora ochrony danych będzie sprawowana przez zespół. Znaczy oczywiście ten zespół będzie miał lidera, który będzie formalnie sprawował funkcję inspektora ochrony danych, ale pod nim znajdowały się będą osoby z jego zespołu, osoby podporządkowane mu, które albo będą zastępcami inspektora ochrony danych, albo będą sprawowały jakąkolwiek inną funkcję, ale faktycznie wypełniały obowiązki inspektora. Decyzja została pozostawiona administratorowi. To administrator i jego zarządzająca komórka, czy jest to Rada Miasta, czy jest to prezydent miasta, czy jest to marszałek województwa, będzie decydowała o tym, jakie rozwiązanie jest rozwiązaniem najlepszym. Czy można funkcję tą pełnić na podstawie umowy o świadczenie usług? Również to niewykluczone jest w rozporządzeniu o ochronie danych i wydaje się, że nie powinno być wykluczone w przepisach krajowych. Jak mówię bowiem, różnice pomiędzy instytucjami w administracji publicznej są na tyle duże, że uprawniają do tego, żeby takie rozwiązania dostosować do praktyki obowiązującej w instytucji. Jakie kwalifikacje merytoryczne powinien posiadać inspektor ochrony danych? Cóż, znów nie ma prawidłowej odpowiedzi, która mogłaby dotyczyć wszystkich instytucji publicznych. Czy istnieje w ogóle jakiś zespół cech, które możemy określić jako te, które predestynują osoby do tego, żeby sprawowała funkcję inspektora ochrony danych? No musiałbym odpowiedzieć, że właściwie jedyną cechą, która powinna być tutaj brana pod uwagę,
jest znajomość tego, w jaki sposób operuje instytucja. Znajomość tego, na czym polega tak naprawdę biznes, w tym znaczeniu wypełnienie działań, zadań publicznych, przez instytucję administracji publicznej, przez instytucję publiczną, której jest to inspektor ochrony danych. Drugą cechą można byłoby ewentualnie dodać, byłoby zaufanie ze strony managementu, zaufanie ze strony kierownictwa instytucji. Dlaczego tak? Dlatego, że trudno jest powiedzieć, czy lepszym inspektorem ochrony danych byłby prawnik, czy byłby informatyk. Co więcej, jestem w stanie zasugerować, że w większości instytucji administracji publicznej to nie musi być ani prawnik, ani informatyk. Może być to osoba, która posiada dowolne wykształcenie. Sam doskonale pamiętam w jednej z instytucji administracji publicznej rewelacyjnego inspektora ochrony danych, który był z wykształcenia geografem. Był geografem i nie posiadał żadnych formalnych uprawnień, które wskazywałyby na to, że jest informatykiem, czy że jest prawnikiem. Natomiast przez lata pracował przy systemach informacji przestrzennej i o systemach informacji przestrzennej, które były klucz działalności jego instytucji publicznej, wiedział znacznie więcej niż którykolwiek z informatyków, czy którykolwiek z prawników, który w instytucji działał. Poza tym przede wszystkim rozumiał, po co one są. Rozumiał, na ile informacja geograficzna może być, bądź może nie być informacją, danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i w rozumieniu dzisiaj rozporządzenia o ochronie danych. Więc raczej odpowiednie umiejętności, odpowiednia wiedza fachowa, jak to twierdzi grupa artykułu 29, wiedza fachowa w zakresie krajowych i europejskich przepisów i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, znajomość technologii informacyjnych i zasad bezpieczeństwa, wiedza na temat sektora, w którym prowadzona jest działalność oraz umiejętność promowania kultury ochrony danych, które są tutaj podstawą działania. Obowiązki i uprawnienia inspektora ochrony danych są dość dokładnie opisane w rozporządzeniu, więc nie będę się tutaj do nich odwoływał, uznając, że będą one częścią również pozostałych wykładów, które pojawią się na konferencji. Zwrócę Państwu jednak uwagę na najważniejszą cechę, którą inspektor powinien posiadać, jaką jest niezależność w podejmowaniu decyzji, niezależność w podejmowaniu kroków. To, aby w strukturze organizacyjnej instytucji znajdował się on w takim miejscu, jako inspektor ochrony danych, by raportował bezpośrednio do kierownictwa danej instytucji publicznej. To nie oznacza, że powinien być wyłączony z normalnej struktury administracyjnej w instytucji i potraktowany jako zupełnie odrębny podmiot. Oznacza to jednak, że w tym zakresie, w jakim wypełnia rolę inspektora ochrony danych, nie powinien podlegać innym szczeblom pośrednim pomiędzy miejscem, w którym wykonuje swoje działanie, a kierownictwem danej instytucji. Tylko możliwość raportowania bezpośrednio do tych, którzy merytorycznie decydują o tym, w jaki sposób instytucja funkcjonuje, spowoduje, że administrator będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, po co przetwarzam dane osobowe, jak przetwarzam dane osobowe, do jakiego celu ich używam i jakich środki mam zamiar stosować. Europejski Inspektor Ochrony Danych, próbując ułatwić uzyskanie obrazu instytucji publicznej przez inspektora ochrony danych, zaproponował rozwiązania związane z rozliczalnością w administracji publicznej. Rozliczalność jest jedną z zasad, które pojawiły się w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, ale rozwiązaniem, które już wcześniej było wdrażane w praktyce. Ta rozliczalność, accountability, niestety słowo accountability niezbyt dobrze daje się przetłumaczyć na język polski, może być oceniona z punktu widzenia instytucji publicznej tylko wtedy, kiedy instytucja doskonale wie, czego powinna oczekiwać, co doskonale wie, jakiego rodzaju dane są w niej przetwarzane i przede wszystkim doskonale wie, jakiego rodzaju procedury przy przetwarzaniu danych są wykorzystywane. Na stronie internetowej Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, poza różnymi wskazówkami dla instytucji publicznych i ich inspektorów ochrony danych, możecie Państwo znaleźć dokument, który nazywa się Personal Data Protection Accountability Questionnaire, który wewnętrznie przygotowaliśmy dla Biura Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, ale który również wykorzystywany jest przez inne instytucje publiczne w Unii Europejskiej, w którym staramy się zadawać pytania administratorowi, a tak naprawdę tak zwanym administratorom de facto, czyli tym, którzy odpowiadają za dany proces biznesowy w urzędzie, o to,
na czym polega ten proces, w jaki sposób on przebiega, jakiego rodzaju informacja przekazywana jest tym osobom, których dane są podczas takiego procesu przetwarzane, jakie informacje posiadają ci, którzy dane przetwarzają. Dlaczego powiedziałem administratorzy i administratorzy de facto? To chyba ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę podczas tego wystąpienia. Otóż rzeczywiście administratorem danych jest organ bądź urząd, tu też rozwiązania mogą być różne, ale organ lub urząd, który decyduje o sposobie i celach przetwarzania danych osobowych. Natomiast faktycznie gdzieś na poziomie dyrektora wydziału, dyrektora departamentu, w zależności od kształtu urzędu, kierownika jakiegoś zespołu, pojawia się ten, kto faktycznie podejmuje decyzję. Oczywiście decyzję za akceptacją kierownictwa, ale to on tak naprawdę prowadzi dany proces biznesowy. To te osoby powinny być odpowiedzialne za opisanie tego procesu. Inspektor ochrony danych nie jest zobowiązany do tego, żeby samodzielnie opisywać każdy proces przetwarzania danych, który istnieje w instytucji. On powinien wiedzieć o tych procesach, powinien wiedzieć, w jaki sposób są one również raportowane i dokumentowane, ale nie jest jego zadaniem wypełnianie wszystkich funkcji, które ma administrator danych osobowych. Mam nadzieję, że współpraca z inspektorem ochrony danych w Państwa instytucji publicznej, bądź jeżeli to Państwo właśnie jesteście inspektorami ochrony danych, Wasza współpraca z kierownictwem Waszego urzędu, bądź z organem, któremu służycie, będzie powodem dla lepszej, skuteczniejszej, bardziej prawidłowej ochrony danych osobowych i osób, których dane przetwarzamy, i w ostateczności do zadowolenia tych, którzy są klientami administracji publicznej. Dziękuję bardzo, do widzenia.